Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa, rekolekcje, dzień piąty. Duch Święty i posłuszeństwo. Jednym z zadań Ducha Świętego jest pomoc w pełniejszym odzwierciedlaniu Jezusa w naszym życiu. Bożym celem jest sprawić, aby inni widzieli w nas Chrystusa, abyśmy byli żywym listem przedstawiającym Jego charakter. Napełnienie Duchem skutkuje też otrzymaniem mocy doświadczenia. W bieżącym rozważaniu skupimy się na odzwierciedlaniu charakteru Jezusa. Osoba będąca chrześcijaninem może okazywać dwojakiego rodzaju posłuszeństwo. Pierwszy z nich to posłuszeństwo zewnętrzne, które zwykle prowadzi do legalizmu. W tym przypadku wierzący jest posłuszny prawu Bożemu, ponieważ jedynie na tej podstawie dąży do nagrody zbawienia. Drugi rodzaj to posłuszeństwo wewnętrzne, które pojawia się w odpowiedzi na głęboką wewnętrzną potrzebę wierzącego, aby być posłusznym Bogu. Bóg pragnie, aby nasze zaufanie do Niego i posłuszeństwo wypływały z serca. Zewnętrzne posłuszeństwo bez posłuszeństwa wypływającego z serca jest dla Boga nie do przyjęcia. Bożym celem jest sprawić, aby inni widzieli w nas Chrystusa, abyśmy byli żywym listem przedstawiającym Jego charakter. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćby ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miły jest duch skruszony, sercem skruszonym, zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Psalm 51, 18-19. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Mateusz 15:8. Wiele lat temu natknąłem się na przykład, który wyjaśnia różnicę między zewnętrznym a wewnętrznym posłuszeństwem. Przypuśćmy, że zmarł mój ojciec, ale nie jestem pewien, czy mam go opłakiwać, czy nie, więc udaję się do przyjaciela i proszę go o radę. Omawiamy ten problem. W końcu mój przyjaciel mówi, ostatecznie to był twój ojciec, a ty jesteś jego synem, więc wydaje mi się, że powinieneś opłakiwać jego śmierć. Idąc za radą przyjaciela, opłakuję śmierć mojego ojca. To chyba jasne, że w takim przypadku moja żałoba nie będzie autentyczna, nie będzie wypływała z serca. Będzie to tylko zewnętrzny przejaw żalu, ponieważ jako syn swojego ojca miałem obowiązek, aby opłakiwać jego śmierć. Prawdziwa żałoba będzie spontanicznie wypływała z serca. W takim przypadku nie mógłbym się powstrzymać od uczucia smutku. Tak samo jest z posłuszeństwem wobec Boga. Jeśli ktoś jest we właściwych relacjach z Bogiem, dzięki napełnieniu Duchem Świętym, to jego posłuszeństwo wypływa z serca w sposób naturalny i spontaniczny. Nie musi nawet o nim myśleć. Oczywiście pojawią się pokusy wystawiające naszą lojalność wobec Boga na próbę, ale ich wpływ będzie zdecydowanie osłabiony przez silne pragnienie posłuszeństwa zaszczepione przezeń w naszych sercach. Poprzez napełnienie Duchem Świętym Boże prawo zostaje wpisane w nasze serca, czego naturalnym następstwem jest posłuszeństwo. Nie dzieje się to w pełni, gdy przyjmujemy Chrystusa i doświadczamy zanurzenia w wodzie. Apostoł Paweł stwierdza, że wciąż musimy napełniać się Duchem po to, aby Boże prawo było wciąż wpisywane w nasze serca. Nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem. Efezjan 5:18. Ellen White w następujący sposób opisywała wewnętrzne posłuszeństwo będące wynikiem codziennego doświadczenia Duchem Świętym. Wszelkie prawdziwe posłuszeństwo wypływa z serca, ponieważ to właśnie serce współdziała z Chrystusem. A gdy już zaangażujemy nasze serca, Chrystus utożsami siebie z naszymi myślami i celami. Jego wola połączy nasze serca i umysły w taki sposób, że przy jej wypełnianiu będziemy jednocześnie realizowali nasze własne zamiary. Wola nasza uszlachetniona i uświęcona odczuje rozkosz służby dla Niego. Gdy zgodnie z naszym przywilejem poznania Boga poznamy Go wreszcie, życie nasze stanie się pasmem nieustannego posłuszeństwa. Przez poznanie Chrystusa, charakteru Chrystusa, przez wspólnotę z Bogiem osiągniemy stan, w którym całkowicie znienawidzimy grzech.
do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Pierwsze, jakie dwa nam zadania spełnia Duch Święty w naszym życiu? Drugie, jakie dwa typy posłuszeństwa mogą charakteryzować osobę będącą chrześcijaninem? Trzecie, jakiego rodzaju posłuszeństwa życzy sobie Bóg? Czwarte, jak Ellen White opisuje posłuszeństwo wypływające z serca? Napisz odpowiedź. Aktywność modlitewna. Nie ustawaj w wysiłkach nawiązania kontaktu ze wszystkimi osobami z Twojej listy modlitewnej, aby powiedzieć im, że modlisz się za nie i prosić, aby Ci odpowiedziały, o co masz się modlić w ich imieniu. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się, pierwsze, o to, aby Bóg dalej napełniał was swoim Duchem Świętym. Drugie, o to, aby Bóg wypisał swoje prawo na twoim sercu. Trzecie, o osoby na waszych listach modlitewnych. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twojego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Psalm 51, 12-14. Panie, usuń moje grzeszne serce i dumnego ducha. W swoim miłosierdziu przybliż mnie do siebie i przywróć mi pełnię swego ducha. Daj mi doświadczyć pełni radości Twojego zbawienia i udziel mi swej siły. Dziękuję.